Hej, hej, cześć, siemanko, siemeczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Niestety wakacje już się kończą, a ja mam dla was film, dzięki któremu może delikatnie poprawię wam humor. Dzisiaj pokażę wam 5 skinów, które zmieniły się w CSGO. Mogliście na to nie zwrócić uwagi, ale tak, kilka skinów po prostu w CSGO się zmieniło. W dzisiejszym odcinku do wygrania będzie 10 takich glocków, które w tym momencie pokazują się na ekranie. Co trzeba zrobić, aby takiego glocka wygrać? Zalajkować ten film, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem i napisać komentarz, jakie plany na nadchodzący rok szkolny macie w komentarzu. Wtedy będzie można takiego glocka wygrać. Najciekawsze komentarze oczywiście rozlosuję w kolejnym odcinku, ale teraz przebywam na wakacjach i niestety nie mogę pokazać wam wyników z ostatniego giveawaya, ale nadrobimy to oczywiście jak wrócę. Dzisiaj zapraszam was już do oglądania i już lecimy sobie z tym koksem. Sorry, nie ten kanał, A few moments later. Okej, pierwszy skin w dzisiejszym zestawieniu to M4A4 Griffin, które zmieniło się pod wpływem tego, że zostały nałożone na nią prawa autorskie przez Valve. M4A4 Griffin zdecydowanie w poprzedniej wersji bardziej mi się podobała, wy możecie dać w komentarzu znać, jaka M-ka wam się bardziej podobała, ta przed czy po. Oczywiście była ona bardziej graficznie przystosowana do CSGO i wydaje mi się, że takiej M-ki nie powstydziłby się nikt tego pierwszego Griffina, który był na początku. Została ona zmieniona pod takim samym prawem, jak zmienił się wcześniej M4A4 Hole, który w tym momencie wyświetla wam się na ekranie. Kolejnym skinem w dzisiejszym zestawieniu jest oczywiście SSG Abyss, czyli to niebieskie SSG, które standardowo możecie zobaczyć w CSGO. W poprzedniej, czyli pierwszej wersji SSG, nie mogliście zobaczyć żadnego skina na scope'ie. Jednak zostało to zmienione i w późniejszych wersjach, w późniejszych update'ach, w Counter-Strike'u Global Offensive zostało to zmienione i możecie tym razem na scope'ie również widzieć skina. Różnice sami zobaczcie na ekranie i dajcie znać w komentarzu, która wersja bardziej wam się podobała. I następny już skin w dzisiejszym zestawieniu to USP Royal Blue. Zmieniło się ono pod tym względem, że tłumik, który był doczepiany do tej broni, został zmieniony mu kolor. Oczywiście na początku był to kolor czarny i nie zmieniał on swojego koloru, tak jak standardowy USP. Jednak po niektórych update'ach, sami widzicie to w tym momencie na ekranie, został on zmieniony i w tym momencie możecie widzieć po prostu niebieski tłumik na tym USP. Myślę, że ta druga wersja bardziej mi się podoba i jak zwykle dajcie znać w komentarzu, jaka wersja wam podoba się bardziej. I kolejny skin, na którego zmianę mogliście nawet nie zwrócić uwagi. Jest to AWP Hyper Beast i oczywiście jego scope, tak samo jak w przypadku SSG Abyss. Na początku scope od AWP Hyper Beasta był po prostu kompletnie czarny i nie dało się go w żaden sposób pokolorować. Nawet wersja Factory New czy Minimal Wear nie dawała tego, że scope był po prostu w skinie. Teraz po update'ach oczywiście możemy oglądać już fajny Hyper Beastowy scope do tej AWP-ki. Myślę, że naprawdę jest to spoko opcja i oczywiście ta druga wersja bardziej wizualnie mi się podoba. I ostatni skin w dzisiejszym materiale to oczywiście skin, z którego już chyba każdy zdaje sobie sprawę, że został zmieniony. Było o tym głośno, była o to afera M4A4 Haul i jego zmieniona wersja podczas update'u, w którym został on zgłoszony jako plagiat. Oczywiście te wszystkie skiny zostały zmienione na lepsze moim zdaniem, bo chociaż ten Griffin na początku był naprawdę, naprawdę spoko. Myślę, że zostawcie swoją opinię w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Ja już wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, że zostawicie pod nim łapkę, komentarz, subskrypcję. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata. Linki wszystkie macie w opisie. Trzymajcie się. Na razie, siemanko, pozdrawionka i peace. Dzwoni dyrektyk o 3 w nocy, bla bla. Moje czarne ciuchy ukrywają moje fałdy sadła. Chudzielce traktowanie jako...